Bełtowski Motorsport. Wchodzić wyżej? Dobra. Dziękuję. Trójce najlepszych przyjdzie E1 na 2000 kubików. Marcin Bełtowski, Marcin Goryś, a Tomasz Radowski. Víťaz Tomáš Nagurský. A Tomášovi odporúčam, aby sa príliš nevzdelával. Marcin, trzecie miejsce na podium po naprawdę zaciętej walce. Tak, bardzo zacięta walka, świetnie się z kolegami ścigaliśmy. No niestety pierwszy podjazd wyścigowy, zepsułem start, straciłem około 2 sekund, myślę, że byłoby jeszcze ciaśniej, ale jestem zadowolony z wyników sobotnich. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Polski, nieźle. Marcin, te zawody tutaj w Jachodnej są bardzo fajne, pomimo tego parku serwisowego u góry. A myślę, że ten park bardzo nie przeszkadza. Problemem może być tylko i wyłącznie to, że zawody długo trwają. Zaczęliśmy dzisiaj o godzinie 7, a jest praktycznie 21, więc każdy z nas chciałby już dojechać do hotelu, odpocząć chwilę, ale jest okej. Marcin, jutro kolejny dzień. Kolejna szansa na wyższy stopień podium. Tak, jest szansa, ale myślę, że to, co będzie jutro, to zobaczymy. Może być zupełnie inna pogoda i trzeba się obudzić wypoczętym i zacząć atakować od samego rana. Tutaj na Jachodnej na pewno dużo kibiców. Tak, mamy bardzo dużo kibiców i wszystkim dziękuję za gorący doping. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej kibiców z Polski jutro, w niedzielę, więc liczę na Was. Marcin, drugie miejsce, udało się chyba uzyskać to, o czym wczoraj marzyłeś. Tak, jest drugie miejsce. Tomek jechał tak szybko, że zwycięstwo poza jakimkolwiek zasięgiem jak na razie. Jestem zadowolony. No, dzisiaj emocjonująca walka z Grześkiem i jestem zadowolony, że udało się wygrać. Dwa przejazdy wygrane po 1/10 sekundy, więc było kontaktowo dużo emocji, fajnie. Różnica to blisko 160 tysięcznych. 160 tysięcznych, tak, nawet niecałe 0,2 sekundy, więc bardzo mocno kontaktowo. Myślę, że to kilka centymetrów. Marcin, dzisiejsze czasy podjazdów trochę inne niż wczoraj. Tak, inne. Tak jak mówiłem wczoraj, przeanalizowałem te czasy przejazdów, przeanalizowałem trasę i wyspałem się. Było lepiej. W zeszłym roku wyścig na Jachodniej nie był dla mnie zbyt szczęśliwy, dużo awarii, słabe czasy i musiałem tej trasy szybkiego przejazdu uczyć się ponownie, więc myślę, że mamy dobrą bazę. 2.06
na przyszły sezon, więc liczę na to, że wyścig się odbędzie w przyszłym sezonie. Zadowolony z całego weekendu? Tak, jestem zadowolony. Jak na razie odpukać pasmo awarii się skończyło, tych, które były w zeszłym sezonie. Chciałem podziękować moim mechanikom za świetne przygotowanie samochodu i oby tak dalej. Z Polskiej Republiki na jego poczest zazwie Polska Sztabna Inna. Gratulujeme.